co nas truje i co zrobić, żeby się tym nie truć. Mięso kurze 50%. To ja się pytam, czyje to mięso jest w drugiej połowie. Najgorszy skład mają produkty dla dzieci. Otóż szynka to jest nic innego jak pośladek świnki, co zawiera nasza szynka. Jak zobaczycie gdzieś azotyn sodu, to uciekajcie. W pasteciku mamy, słuchajcie, paradę. Trzy zasady. Błagam was, wypalcie sobie, wytatuujcie, napiszcie. W kuchni nie ma chyba jak u babci. Natomiast ja chciałam z wami dzisiaj wykonać spacer po jadłospisie w kontekście tego, co jest w jedzeniu przemysłowym i odpowiedzieć wam na pytanie, czy to nas truje, co nas truje i co zrobić, żeby się tym nie truć. Zacznijmy od tego, że przemysł spożywczy bazuje na kilku zasadach czy kilku celach. Po pierwsze, coś musi być łatwe do wyprodukowania i tanie. Po drugie, musi być łatwe do transportu i do przechowywania. I to są rzeczy, którymi kierują się wytwórcy przemysłowi wszystkiego, co jemy i do buzi wkładamy. To jest ich w ogóle świątynia ważności rzeczy. Co się z tym wiąże? No wiąże się to z tym, że szukają substancji i produktów i sposobu produkcji takiej, żeby te wszystkie warunki spełnić jednocześnie. I ja miałam na studiach taki przedmiot, nie wiem czy wy wiecie o tym, że istnieje taki przedmiot, taka nauka, która nazywa się bromatologią. Bromatologia to jest właśnie nauka o składzie żywności, zarówno składzie naturalnym, jak i składzie chemicznym i przemysłowym. I ja teraz zaczerpnęłam, przygotowując się z pokładów zakurzonej wiedzy z bromatologii, ale na szczęście został mi od niej podręcznik. Kochane moje, otóż czytacie etykiety, jest bardzo duża deklaracja, ale zapytacie się mnie, dobra, prosiłyście mnie kiedyś o to, żeby powiedzieć wam, jak się poruszać po składnikach E i tego, co nie rozumiemy, jak jest napisane na metkach. Otóż powiem wam tak, nikt nas podstępnie nie truje. Wszystko, co znajduje się w żywności przemysłowej, jest dopuszczone i prawnie dozwolone do używania w przemyśle spożywczym. Tak, każde E, teraz była afera z E171, bo się okazało, że on tam nie bardzo działa. I teraz powiecie, no jak to? To my mamy kupować z tym E, skoro to jest wszystko dopuszczone? Nie, nie, nie. Pochopny wniosek. Otóż nas to bardzo truje, ale w zupełnie innym kontekście. Więc nie mamy w żadnym produkcie spożywczym czegokolwiek, co jest dodatkiem do żywności, który jest niedozwolony i niedopuszczony. Kropka. Wszyscy producenci żywności o to dbają, żeby tylko z tej listy korzystać. Dlaczego to jest znak E? Bo to jest regulacja europejska, opasła, długa lista. No i teraz powiecie, ha, no to prosta sprawa, jak dopuszczone to biorę. Wiecie, gdzie jesteśmy i kiedy jesteśmy truci? Co nas truje? Truje nas kumulacja. Truje nas to, że jeżeli my zrobimy sobie trzy rzeczy, zaraz wam pokażę, jak to wygląda, i w każdym jest, w każdej jest jakaś dopuszczona substancja, to my mamy kilkadziesiąt, kilkaset razy przekroczoną jej dawkę. W związku z tym, szanowni producenci spożywczy, ja nie idę na wojnę z wami, wiem, używacie wszystkiego, co jest dopuszczone. Czy to są substancje trujące czy toksyczne? Bez przesady. To są substancje obce dla naszego organizmu. Obce, bo przecież nikt nigdy w przyrodzie nie urwał sobie z listka z metylobenzoesanem sodu. No nie, to w przyrodzie nie istnieje. Cywilizacja spowodowała, że nasz organizm zaczął dostawać rzeczy mu nieznane. I tu się zaczyna kłopot. Bo zanim wam powiem, jak wygląda kumulacja różnych dodatków w jadłospisie, to chciałam wam powiedzieć, jak wygląda
dystrybucja wszystkiego, co włożymy do buzi w naszym organizmie i substancji chemicznych z przemysłowego jedzenia również. To dotyczy tego, co my jemy, suplementów, leków i wszystkiego, co znajduje się w pożywieniu. Otóż chcę wam powiedzieć, że to wszystko, co wkładamy do ust i połykamy, ulega tak zwanej dystrybucji. Dystrybucji w całym naszym organizmie. I część rzeczy wyjdzie na zakończenie, a część rzeczy, i to większa część rzeczy, nie wyjdzie, tylko gdzieś zostanie. Tak jest z jedzeniem i to bardzo dobrze, bo my potrzebujemy, czego potrzebujemy? My potrzebujemy białka, węglowodanów, tłuszczu, witamin i mikroelementów. Kropka. Tak, jeszcze potrzebujemy dbać o florę bakteryjną, ale to już wiemy, numer z topinamburem przerabiałyśmy. Pięć rzeczy. Czy my potrzebujemy monodiglicerydów, kwasów tłuszczowych? Nie, nie potrzebujemy. To przemysł je potrzebuje, żebyśmy my potrzebowali to kupić. To przemysł je potrzebuje. W związku z tym każda substancja, którą ja tutaj dzisiaj uroczyście odczytam, ulegnie tak zwanej dystrybucji w naszym organizmie, czyli gdzieś z krwią się dostanie i bardzo często tam zostanie. A co robi organizm, jak nie wie, co zrobić z substancją, która się dostała i nie może jej wydalić? Uwaga, odkłada ją w tkance tłuszczowej. Stąd mówi się o tak zwanej otyłości cywilizacyjnej. Bo organizm, tkanka tłuszczowa to jest magazyn. Jak nie wiem, co zrobić, to kładę na półkę. Tak to wygląda. W związku z tym nic, co jest w artykułach spożywczych, nie jest niedopuszczone. Pamiętajmy o tym. Druga rzecz. Dla nas każda z tych substancji jest obca. Nie pochodzi z natury. Jest syntetyczna. Mało tego, uwaga, jeżeli znajdują się tam środki konserwujące, czyli bakteriobójcze, niedopuszczające do rozwoju bakterii, to istnieje ryzyko, że one też wytłuką naszą florę bakteryjną. A o naszym osobistym mikrobiomie jelitowym i jego znaczeniu dla naszego zdrowia, to myśmy już bardzo dużo mówiły na ten temat. W związku z tym, nie ma substancji niedopuszczalnych, ale kumulacja ich w jadłospisie powoduje, że producent, zachowując normę, tak? Zachowując normę, a my jedząc kilka takich rzeczy, tę normę kumulacyjnie przekraczamy. Mam nadzieję, moje kochane, że dla was to jest jasne i zrozumiałe. I teraz pokażę wam, przespacerujemy się przez dzienny jadłospis wyglądający niepozornie, ale wy mnie zapytacie, to w takim razie jakie substancje są ok, a jakie substancje są nie ok. Zastanawiałam się, bo przejrzałam sobie tą listę składników. Słuchajcie, to jest nie do nauczenia się. To jest nie do nauczenia się. Rozmawiałam też, bo nie mogła się z nami spotkać, z Kasią Kot, która jest audytorem środków spożywczych. I ja powiedziałam, jaką ja mam wam przekazać wiadomość. Ona, Kasia, powiedziała, że najlepiej, jeżeli nieznanych nam substancji w składzie kupowanych rzeczy nie ma. Kropka. Kropka. Tak, są mniej czy bardziej podejrzane czy szkodliwe, na przykład E czy inne substancje, ale najprościej jest, jeżeli jej nie ma. A na zakończenie powiem wam trzy zasady, których się będziemy pilnować w sklepach. A teraz zrobimy sobie, słuchajcie, wycieczkę poprzez jadłospis, który ja myślę, że nawet mógłby się potencjalnie pojawić na stołach, kiedy do nas przyjadą wnuczęta, bo wygląda tak, powiedziałabym, młodzieżowo. Ale myślę, że to jest jadłospis, który jest możliwy u nas. Otóż w kontekście kumulacji, jak ja wam teraz to pokażę? No po pierwsze powiem wam, co w tym jadłospisie jest i odczytam wam wszystkie nieznane mi substancje, a na pewno
nienaturalne. Czyli to jest substancja obca, która się gdzieś w naszym organizmie przespaceruje z krwią po wszystkich narządach i nie daj Boże gdzieś zostanie, uszkadzając jakiś mechanizm. Otóż co my mamy w naszym jadłospisie niewinnym? Mamy dwie paróweczki z ketchupem i chlebem tostowym. Proszę bardzo. Na drugie śniadanko mamy jogurt owocowy z granolą. No, samo zdrowie. Na lunch nie chciało nam się specjalnie nic gotować, albo na wnuczek naciągnął. Babciu, zrób mi takie nuggetsy, kup nuggetsy, ja lubię takie nuggetsy. Kupiłyśmy sobie, czy wnuczkowi, czy innym takie nuggetsy, a ktoś jeszcze powiedział, a wiesz co, zjadłbym taką zupkę chińską. Ja mam nawet zupkę chińską wegetariańską, żeby było po zdrowotności. Na podwieczorek mamy bardzo niewinnie wyglądający budyń waniliowy z herbatniczkami dla dzieci typu ptibery. No cóż w tym złego, budynek z herbatniczkami. I na kolację mamy dwie kanapki chleba tostowego z szynką, taką z opakowania. Mówią, kupujcie w opakowaniach, bo nie wiadomo, co nam kroją. Dobra, kupiłam w opakowaniu. I taką miałyśmy puszeczkę takiego paszteciku drobiowego, jedno z masłem, jedno z ketchupem. Tak, tutaj brakuje jeszcze zielonego. Dobra, zostawmy to zielone, bo ono nam krzywdy nie zrobi. I teraz, kochane moje, przespacerujemy się przez to, przez cały dzień, tak? Możemy takie coś zjeść? Możemy. Czy to jest ulubiony jadłospis każdej babci? Nie wiem, ale być może jest to ulubiony jadłospis naszych nastoletnich wnucząt. Parówki, jogurt, nuggetsy i tak dalej. Kochane moje, ja teraz zrobię taką dramatyczną historię. Otóż ja spisałam z każdego opakowania rzeczy, która jest tutaj na stole, nieznane mi substancje, a wy weźcie do ręki długopis i zaznaczajcie, ile razy się ta substancja tutaj powtórzyła. Na przykład, bo tego już akurat nie zrobiłam, natomiast wy zobaczcie, co my przez cały dzień przyjmiemy, a to wszystko jest oczywiście spełnia normy. Tylko co my wieczorem potem będziemy mieć sumarycznie w naszym organizmie. Uwaga! Zaczynamy od śniadanka. Dwie paróweczki, ketchup, dwa tosty. Pycha? Pewnie, że pycha. Uwaga! Oto nasz jadłospis. Parówki. Skrobia modyfikowana, stabilizatory E262, E331, przeciwutleniacze E300, 301, 316, substancja konserwująca E250. Ja wypisuję tylko składniki, których nie znam, bo tam jakieś jeszcze było mięso, sól, tego nie będę czytać. Czytałyście skład parówek? To. Wszystkie substancje dopuszczone. Ok, ale ile ich jest? Kolejna rzecz, ketchup. Ta-dam! Ketchup, niewinny ketchup. Skrobia modyfikowana, substancja konserwująca E202, zagęstnik, guma ksantanowa. Jestem przekonana, że żadna z nas w kuchni nie ma tych substancji. Jeżeli ktoś ma na półce gumę ksantanową, to nie wpadnę na kolację. Tak, nie używamy tego. Chleb tostowy. No chlebek tostowy, jakże nasze wnuczęta lubią tościki. Tościki, omletościki wytaplane w jajeczku, grzaneczkę, taki spiekacz do grzanek mamy, gdzie tam wkładamy ser żółty, pieczemy z chleba tostowego, robi się najlepiej. Co my mamy w chlebie tostowym? Uwaga, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stearoilomleczan sodu, octan sodu i kwas askorbinowy. Powiecie, kwas askorbinowy to witamina C. Nie? Nie? Przemysłowy kwas askorbinowy to nie jest witamina C? To nie jest witamina C. Witamina C to jest kwas askorbinowy, ale zupełnie inny, czyli L-askorbinowy. L-askorbinowy to jest witamina C, a askorbinowy to nie jest witamina C. Uwaga! Idziemy dalej. Napiszcie mi, czy jesteście już wystarczająco przerażone, czy idziemy dalej. Idziemy dalej. Teraz pytanie jest, i co tu jest? Ja wam powiem.
Ja mam na to pomysł, zaraz wam na zakończenie powiem. Kochane moje, mamy tak. Jogurt z granolą. Jogurt owocowy w pudełeczku o smaku, nie wiem, chyba wiśniowym. Jogurt owocowy z granolą, taki gotowy secik, nawet z łyżeczką był. Co my tutaj zjemy na drugie śniadanko? Otóż na drugie śniadanko mamy skrobię modyfikowaną, cytrynian wapnia i syrop glukozowy. Takie menu. To powinno być wpisane, słuchajcie, w restauracjach przy menu. Obiadek. Wnucze nas naciągnęło, babciu, ja chcę nuggetsy. Czasami nam się może nie chciało nic samemu tworzyć, patrzymy na nuggetsy z kurczaka, on lubi. Dobra, zrobimy. No i mamy, słuchajcie, zupkę chińską na pierwsze. No to jest hardcore. Czytamy nuggetsy. Uwaga, ja tutaj nie czytałam, ile było mięsa w tych parówkach, tylko substancje nieznane, ale w przypadku nuggetsów pozwolę sobie odczytać. Mięso kurze 50%. To ja się pytam, czyje to mięso jest w drugiej połowie? Nie wiem. Połowa to nie jest mięso kurze. Co mamy dalej? Dekstroza pszenna, skrobia modyfikowana, substancja zagęszczająca, difosforany, mleczan potasu, trifosforany, octan potasu. Nie mam tego w kuchni. Kurczę, nie biorę. Nie biorę, przeczytałam, nie biorę. Zupka. Skrobia modyfikowana, glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, maltodekstryna, guanylan sodowy, E551, E306 i olej palmowy. To. To jest wegetariańska zupka, ta zdrowsza, bez mięsa. A wystarczy, czy idziemy dalej? No ja pójdę szybciutko w tempie do końca, bo chcę was tak do obłędu tymi pysznościami przerazić. Dlatego, że nie ma, żadna z was nie wyciąga łapy do koszyka, nie wkłada nic, czego nie przeczyta metki, a na zakończenie wam powiem, czym się kierować. Kolejna rzecz, na podwieczorek naszemu wnusiowi lub sobie lub dziadkowi daliśmy budyniek, taki gotowy budyń z herbatniczkiem, ptiberkiem. No ptiberki to jest coś, co towarzyszy dzieciom w łapkach, w wózkach, jak jeżdżą po ulicach. To są albo biszkopciki, takie kapelusiki czy podłużne, albo ptiberki. Najbardziej lubię, jak dzieci mają chrupki kukurydziane, bo tam nie ma naprawdę nic poza nadętą kukurydzą. Najgorszy skład mają produkty dla dzieci, cukiernicze. Powiedziała mi to Kasia Kot w rozmowie. Najgorszy skład mają produkty przeznaczone dla dzieci. Słodycze, przemysłowe, gotowe. Byłam bardzo dumna z siebie i z mojej wnuczki, bo kiedy po pobycie u mnie kilka tygodni temu, ja przyjechałam do nich i mama pyta, przywiozłam ich, mama pyta, no jak było u babci? A na to Stefan mówi, wiesz co, mamo? U babci nie było żadnych sztucznych słodyczy i musieliśmy jeść orzeszki. Tak, i musieliśmy jeść orzeszki, owoce suszone, szarlotkę upieczoną w domu. Trudno. Cała półka, gdzie są wabiące kolorami produkty dla dzieci, to jest półka, którą wy od dzisiaj omijacie szerokim łukiem. Jedyne, co dziecko może dostać, to jest, może dostać babci szarlotkę czy babci sernik, orzeszki, owoce suszone, bakalie. Jeśli już czekoladę, to z jak najwyższą zawartością kakao i z czytanym składem. Ptibery mają okropny skład. Już wam czytam. Po pierwsze, budyń z herbatniczkami. Co my mamy? Skrobia modyfikowana, karagen, guma tara, cytrynian sodu, emulgator E472B. To jest ta masa żółta. Herbatniczki typu ptiber. Jedne spotkałam, które tego nie miały i może wam tę markę pokażę. Bo zaraz wam powiem, na jaki pomysł spadłam. Mamy tak, herbatniczki typu ptiber, tłuszcz palmowy, syrop cukru inwertowanego, E503, E500, E450 i difosforany. Difosforany są rakotwórcze i uczulają bardzo wiele osób. Difosforany, trifosforany, tam gdzie to jest napisane, to w ogóle jest do niczego, mimo że norma jest zachowana, tak? Ale ja nie wiem, jeżeli dziecko zje 8 takich herbatniczków, to ja nie wiem, czy ta norma jest jeszcze zachowana, czy już jest przekroczona.
Jak zje 4 kawałki mojej szarlotki na maśle, kruchym cieście z jabłkiem, które sama utarłam, to oprócz tego, że się może upaść, to nic obcego do organizmu nie wprowadzi, bo nawet nie używam tam proszku do pieczenia, do ciasta kruchego. No i mamy kolację. Słuchajcie, kolacyjka. Znowu 2 kromeczki chlebka tostowego, 2 plasterki szynki o ładnej nazwie związanej z babcią, posmarowane majonezem i kupiłam taki pasztecik drobiowy w puszeczce i na to dałam trochę ketchupu. No niewinny jadłospis, prawda? Może to jest hardcore. Ale bez tego kompletnie prawdopodobne. Cóż zeżarłam na kolację? Ketchup, chleb tostowy, to już słyszałyście? Szynka. Co to jest szynka? Co to jest szynka? Otóż szynka to jest nic innego jak pośladek świnki, który jest uwędzony i ugotowany z solą i odrobiną saletry. To jest szynka. Tam oczywiście są jeszcze przyprawy. Szynka jest tutaj. Kulka mięśnia. Saletra, sól, gotowanie, wędzenie. Co zawiera nasza szynka? Kupiona w sklepie. Legalna. Stabilizatory. Trifosforany. Karagen, maltodekstrynę, askorbinian sodu i azotyn sodu. Jak zobaczycie gdzieś azotyn sodu, to uciekajcie. Azotyn sodu metabolizuje się w organizmie do rakotwórczych nitrozoamin. Uważajcie na azotyny, to jest jedna z najbardziej rakotwórczych metabolitów. Powstaje, bo azotyn jest dopuszczony, ale nitrozamina to już nie. Pasztecik. Cóż my mamy w pasteciku? W pasteciku mamy, słuchajcie, paradę. Mamy tak. Maltodekstrynę, E621, E316 i E250. W takim paszteciulku. No taki pasztecik, wiecie, jak to tam czasami dzieci lubią. My lubimy. W komunizmie były dostępne te pasztety. I mamy na zakończenie mamy majonez. To jest guma ksantanowa, przeciwutleniacz E385 i zagęstnik. Ja nie mam tych substancji. W związku z tym podam wam, przeczytam wam najpierw. A szynka już tak. Dobrze, zaraz na zakończenie przeczytam, bo podam wam zasady, jakimi się kierować. Jakimi ja się kieruję i jakimi uczę kierować się moje wnuczęta. Córka i każdy, kto jest w moim otoczeniu, ja mówię 3 proste zasady. Nie uczmy się tej nauki, co jest mniej, co jest bardziej szkodliwe. Powiem wam tak. 3 zasady, proszę je sobie wytatuować na przedramieniu. Czytaj etykiety. Nawet od wody dzisiaj nam pani profesor zadała zadanie. Czytaj etykiety. Noś ze sobą lupę, miej okulary. Ja mam na przykład lupę w torebce. Lupę, bo czasami są tak napisane drobne literki na etykiecie, że ja nie odpuszczam. Mam lupę. Kropka. Druga zasada. Nie znasz, nie jedz. Jeśli w składzie tego, co bierzecie do ręki z półki, jest cokolwiek, czego nie znacie, to szukacie innego. I to jest możliwe. Zaraz wam powiem, jak to sprawdziłam. I kolejna rzecz, jeśli na przykład nie macie lupy, to mniej znaczy więcej. Czyli jeżeli nawet bez lupy widzicie, że skład jest długi, to popatrzcie, w którym produkcie z tej kategorii jest krótki. Czyli im mniej rzeczy w środku, tym to będzie mniej szkodliwe. 3 zasady. Błagam was, wypalcie sobie, wytatuujcie, napiszcie na... Gdziekolwiek. Uczcie wszystkich, kogo spotkacie i wasze wnuczęta też. Czytaj etykiety, nie znasz, nie jedz, mniej znaczy więcej. Jest w telefonie aplikacja, ale ta aplikacja mi się nie sprawdziła, dlatego że miałam produkt o bardzo dobrym składzie, który w aplikacji mi wyszedł, że jest bardzo podejrzany, a nie miał powodu, żeby być podejrzany. Więc ja nie wiem, czy ta aplikacja nie jest jakoś dziwnie ustawiona, dlatego wam o niej nie mówię. Możecie spróbować, ale ja się bardzo zawiodłam, bo dostało bardzo niską punktację coś, co
miało na opakowaniu fantastyczny skład i co ja zawsze kupuję. Więc ja bym bardziej wierzyła jednak producentowi, na którym jest odpowiedzialność składu. Tak jak powiedziała pani profesor, to jest nie tylko o wodzie. Producent odpowiada za skład, który tam deklaruje i są kontrole bardzo częste, czy to, co jest deklarowane, rzeczywiście to jest to i tam nie ma nic innego. Czyli macie już trzy zasady i teraz powiem wam tak. Było pytanie, no to co jeść, jak kupować? Prosta sprawa. W tej chwili świat idzie, bo my się edukujemy i szukamy dobrych składów. Uwaga, spędziłam ostatnio ponad 2 godziny w sklepie spożywczym w moim mieście i przejrzałam każdą kategorię, każdą kategorię przejrzałam. Uwaga, w każdej kategorii są producenci, są marki, które mają dobre składy. Ja wam zrobię taki program o każdej kategorii i będę wam pokazywać, co wygrało i dlaczego. A potem zrobię wam taki spis Mądra Babcia Poleca, czyli coś, co ja wiem, zrobiłam, odrobiłam tę lekcję za was. Na razie ja tej lekcji wam jeszcze nie mogę pokazać, bo nie mam tej mojej wycieczki spisanej, ale zrobię to na pewno, muszę też z tymi markami porozmawiać, bo nie każdy sobie życzy, żeby Mądra Babcia o nim mówiła, czy dobrze, czy źle, żebyście miały jasność. Jak źle, to jest afera, a nie wszyscy sobie życzą, żeby ktoś o nich mówił nawet dobrze. Tak to wygląda, więc ja muszę rozmawiać z markami, jeśli chcę je pokazać, żeby nie mieć kłopotów. I słuchajcie, ja w każdej kategorii jest coś, co ma okropny skład i jest coś, co jest liderem kategorii. Co to oznacza? Można. Co to oznacza dalej? Jeśli my będziemy kupować produkty producentów, którzy się postarali, żeby skład był dobry, zdrowy, żeby tam nie było nic, co nam szkodzi tak naprawdę, bo są w każdej kategorii jest taka przynajmniej jedna, dwie marki, naprawdę do których się nie ma o co przyczepić. Więc dziewczyny, zanim nie znajdziemy swoich ulubionych marek w tych kategoriach, to mam dla was zadanie. Przeznaczajcie teraz trochę więcej czasu na zakupy i świadomie wkładajmy półki do koszyka. Już wiecie, jaka zasada, a na pytanie, co jeść, jest odpowiedź. Wszystko, co chcecie, nawet wytworzone przemysłowo. Tylko kupujmy tych producentów, którzy się postarali i zadbali o nasze zdrowie. Ja ostatnio znalazłam ketchup, właśnie rozmawiam z marką, czy będę mogła o nich powiedzieć. Znalazłam tak fantastyczny ketchup polskiego producenta, że jeżeli tylko będę miała zgodę, to wam go z największą przyjemnością pokażę i zrobię przegląd kategorii. Tak? Zrobię wam przegląd kategorii. A teraz, póki ja nie odrobiłam za was tej pracy, to odrabiajcie tę pracę zakupową same, z wodą włącznie. Ha! Mam nadzieję, że wam się moje exposé podobało. Odwaliłam nieziemską robotę, ale jestem przekonana, że przydatną dla was i dla waszego zdrowia i dla waszych konsumentów, czyli dla osób, którym wy podajecie jedzonko. I na tym bym zakończyła dzisiejszy temat, jeśli chodzi o takie tematy nasze tutaj programowe. Piszcie, czy ten temat jest dla was ok, i piszcie, czy chcecie, żebym wam przejrzała i pokazała kategorie razem z ich zwycięzcami, przynajmniej w moim rankingu. Jeśli chcecie, to ja to zrobię. Trochę jest przy tym pracy, ale poświęcę się jej z przyjemnością. Dlatego, że nic nie jest obojętne, co wkładamy do buzi, jeżeli chodzi o jedzenie. Nic. Bo farmacja i medycyna mówi, nic nie jest trujące i wszystko jest trujące. To jest tylko kwestia dawki. Więc nie dawkujmy sobie w tych produktach przemysłowych zbyt dużo nawet tych substancji obcych, które są dopuszczone, bo kluczem jest tutaj ryzyko skutków kumulacji. I na tyle chciałam wam dzisiaj powiedzieć o tym temacie. Mam nadzieję, że rozejdzie się podobnie interesująco jak temat o przyprawach, ale temat o przyprawach będzie ciąg dalszy, bo będziemy mieć spotkanie z
reprezentantem bardzo dużej firmy, która nam powie, jaka jest prawda o tych przyprawach z punktu widzenia producenta. Więc moje kochane, żegnam Was na dzisiaj. Pa, pa.